Dzień dobry Państwu. Ryby mają głos Tomasz Ogaczewski. I Szymon Ołdakowski. Witamy Was ponownie. 11 odcinek Ryby mają głos News. Szymon, co dobrego? Jak zawody? O, zawody fajnie. Odbył się nasz meeting w Luksemburgu. Trotki i przyjaciele Federacji Luksemburskiej, Feder Fanatics Luksemburg, połączone wszystko w jedną całość. Ja zmęczony. Jeszcze dochodzę do siebie. Impreza super. Chłopaki połowili. Integracja była. Tak, czyli wszystkie Także warunki dobrych zawodów spełnione. pogoda nam dopisała, także No właśnie, bo pamiętam, że tuż przed zawodami pisałeś, że prognozy są fatalne i No że. tak, no my mieliśmy tam w ogóle ostrzeżenia pomarańczowe, alerty i burze i deszcze, a rano były tylko mgły, a później cały dzień mieliśmy słońce. Nawet No kropli to deszczu. dobrze. Tak, To udało się. super, to super. No, a ja spędziłem też weekend na zawodach. W sobotę walczyłem na zawodach organizowanych przez Solbites kompanię Rosteam Tak. na łowisku Wysepka. Bardzo fajne zawody, 20 paru zawodników, nie pamiętam dokładnie ilu nas było. Cztery sektory, sześcio- i pięcioosobowe. No, ja jestem zauroczony łowiskiem, bo trochę się słyszało o tym łowisku łowisko jak łowisko, pewnie po prostu dziura w Tak. ziemi, ale tam naprawdę jest fajnie to przygotowane. Te stanowiska, to nie jest tak, że po prostu jest wykoszona trawa gdzieś tam na łące, tylko są fajne zrobione łowiska, które są obite, tak trochę w stylu angielskim. Czyli, że siedzisz sobie na Tak. twardym, dobrze przygotowanym gruncie. Łowisko, myślę, że grubo ponad 100 metrów szerokości, więc łapie się do 50 któregoś metra. No bardzo fajnie. Różne głębokości, od 2 do 5. No i to, co mnie mega zaskoczyło, to waleczność ryb, bo przy samym brzegu jest dość głęboko. I ta ryba nie jest tak jak na płytkim, że wiesz, że ucieka w prawo, w lewo, tylko nadaje momentalnie nura. I te odjazdy są po prostu kołowrotek, aż się gotuje. Trzeba być bardzo czujnym na takie właśnie mocne uderzenia ryb właśnie tuż przy brzegu. Naprawdę fajne, połapałem. Udało się jedynkę sektorową zrobić, No tak, także. będę wspominał o tym, także Dobrze. mamy to. No dobrze, to w takim razie, skoro mamy te luźne tematy za sobą, oficjalnie rozpoczynamy RMG News. Szymon, oddaję Ci głos. I zapraszam serdecznie na wieści z nadwody, standardowo. No było, działo się. Działo się. Dzieje się, moi drodzy, widzę, że nadrabiamy zaległości zeszłego roku. Po prostu zawody za zawodami, meetingi i inne spotkania nad wodą. Także zaczynam od zawody MEUS, siódma eliminacja metod Challenge Cup na łowisko Ługi Wałeckie odbyły się. Także no to już kolejna edycja, niedługo wielki finał, także będzie się Jeszcze jedna działo. eliminacja w prądkach za Tak, tygodnie. prądki 8 sierpnia, tak? 8. Tak. Tak, No, także ja działo. liczę na to, że tam jest ryba przygotowana i że będzie jej więcej niż do tej pory na Ona już przyszłe czeka, już spotkanie. na diecie, jest, że czeka na was, żeby pojeść. Ej, Leśna Przystań Ocieka organizuje zawody 31 lipca. Też będziesz brał w nich udział. Podobno tak. Tak. Podobno Podobno tak. tak. Odbył się Super Puchar Fansomania, organizowany na łowisku Batorówka. No, pierwszego dnia 582 kilo. Pomachali. Ręce Ale to i dołu. tak nic, bo drugiego dnia 735 kilo. No, to już jest, ale to zobacz, pokazuje fajnie, jak fajny jest zbiornik przygotowany, że jest gotowy na takiego zawody, że No tam nie ma jest. nudy, no. No wiesz, biorąc pod uwagę to, że tam po pierwsze nie ma przypadkowych ludzi na tych No. zawodach, więc są tam zawodnicy, którzy wiedzą, jak łowić w każdych warunkach i na każdej wodzie praktycznie. No ale to i tak pokazuje ta waga ryby, ile tam tego pływa. No. Ile Wyjąć tam tego 700 pływa. kilo wyjąć w dzień to znaczy, że tam ja nie patrzyłem w tabelę, ale to znaczy, że ten, co wygrywał, to tam grubo powyżej 50 kilo musiał mieć. No tak. Tam było 48 czy 9 kilo jakoś za jedynkę drugiego No, dnia. No to także. to już ręce bolą. Tak jest. No i tu jest Wysepka Puchar Solbites kompanii Eros Team, w których braliście udział.
Tomek Big Fisha zdobył za mura. Pięknie przycelowany. Dziękuję. Jedynkę sektoroweczkę. No a pierwsze miejsce zdobył nasz przyjaciel Edziu. Dla Szumę, brawo. No, siedział naprzeciwko mnie i powiem ci, że było widać, że łapie. To nie było leniuchowanie. Machał, co? Kręcił. No, łeb co chwilę wstawał na stanowisku i ciągnął. Było widać, że walczy o jedynkę w całości. Gratuluję, Edziu. Tak. Tak, gratulacje. Odbył się drugi tarnowski puchar flagmana na łowisku S1. Też tam chłopaki połowili. Fajna impreza, można zajrzeć tam na stronę Natura Fishing chyba tutaj się jest, opublikowała, także to tam można przejrzeć. Fishing Passion, pierwsza edycja Super Cup, też fajna impreza odbyła się i kolejny znajomy, Adam Nowakowski zajął. Wygrał te zawody, zajął pierwsze miejsce, Solski Team Poland, także... Kolejny. Brawo. Kolejny, który rośnie, tak. Łowią chłopaki. No, a tutaj trochę z zagranicznego podwórka odbyła się jedna, moim zdaniem, z najlepszych, najfajniejszych i najbardziej znanych imprez wędkarskich, jaką można nazwać, czyli Fishomania w Anglii. No, można było to oglądać, bo tam nawet ja wrzucałem linki bezpośrednio, bo tam live szedł non-stop. Tak, ale dla mnie wielkie zaskoczenie, jak gościu wyjmuje rybę, a tam oklaski lecą, po prostu. Tak, no tam są w ogóle tłumy ludzi z tyłu za plecami, w ogóle dziennikarze, Sky News, tam czy tam Sky Sport na żywo leci, po prostu cały dzień jest transmisja. No i Harry Bignell wygrał, no 50 tysięcy funtów, a te pieniądze to tam nie ten, ale ten prestiż wygrania tej imprezy to jest... Tak. Marzenie. No gruba impreza. No, marzenie. No. Gruba impreza. Coś tu jeszcze mam? A co chciałeś powiedzieć? A ja chciałem powiedzieć, że przecież jeszcze ryby mają głos. Są współorganizatorem zawodów, które się odbędą na Kuterport w ten piątek. Gdzie będzie można nas spotkać jako sędziów i zapraszamy serdecznie do połapania i spędzenia czasu z nami. Także zapraszam. Tak. Ci jeszcze z tego co wiem, tak, to wczoraj to były dwa miejsca się zwolniły, bo ktoś tam w ostatnim momencie rezygnuje, więc dwa miejsca chyba jeszcze były, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapisy być może proszę zadzwonić. Myślę, że tam się dowiecie od Krzyśka czy od kogoś z organizatorów na Kutrze. Być może jeszcze miejsca są. Super, no dobrze. Dobrze. Coś tu jeszcze mam z tych. Maślanka Psary, kolejna eliminacja też się odbyła, też fajnie tam połowili na Super Cup 2021. No to fajne łowisko, więc tam też można wyniki zrobić. Robert z Redman Carp Fishing razem z Anitą znowu siedzieli na Miłoszewie. Był live, trotki tam nawet na wody. Fajne, piękne. Osiem karpi, bardzo ładnych. Oczywiście Anita zwoiła tyłek Robertowi. Taka tradycja. Się taka tradycja robić. Na Miłoszewie. Tak, taka tradycja na Miłoszewie. Ale gratulacje, Robert. No i oczywiście Dawid Darys Wood też był tam, bo tam silna ekipa. Też pięknie. Pięć ryb, bardzo ładnych, fajne. Można zobaczyć na zdjęciach u nich. Także pozdrawiamy. Bardzo fajny. No widać, że ten tydzień był dość owocny, jeżeli chodzi o zawody i ten, no działo się. Tak także jest. Ja ci oddaję głos i możesz lecieć z filmami, przeglądem YouTube'a. Tak jest. No i lecimy już tradycyjnie z kanałami, które są bardzo aktywne i dlatego często pojawiają się u nas w newsach. No i tutaj nasz rekordzista, no jest ciężko go przebić, to Siwy Fider. Dwa filmy dzisiaj, rekord Leszcza z Odry i to jest nawet nie taka transmisja z tego co było, bo Siwy nie nagrywał całości tego jak łapał te Leszcze, natomiast pokazał fragmenty z tego jak wyjmowali i jak pokazuje tego Leszcza. Tak, fajny leszczyk, połapałbym. No i wędkowanie na rzece, o jaziach, też jego przygoda z nadwody. Warto zajrzeć, Siwy Fider.
Wędkarstwo.pl, rybki na spławik i kilka ciekawych brań. I tutaj relacja z wędkowania na spokojnie, można sobie po prostu włączyć w tle. Ja tak właśnie oglądam najczęściej, że leci to sobie po prostu gdzieś tam i kątem oka, słuchając tego, co tam się dzieje, spoglądam. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film następny jest. I tu no, ja nie łapałem nigdy w takich warunkach, ale już odmówię, o czym film. Linę Zielska na kanale Matrix Fishing TV Polska, gdzie Marcin Kostera wyjmuje z absolutnie bardzo trudnych warunków liny. Pokazuje, jak bardzo blisko brzegu, na skróconym zestawie natyczce, jak sobie przygotować łowisko, jak wygruntować nad zielskiem, jak łapać, jak nęcić, jak delikatnie nęcić, bo on tam pokazuje, jak podaje naprawdę finezyjnie tą ilość tej zanęty kubeczkiem stopu. Jak łapać w takich warunkach w ogóle federem, jak sobie przygotować to łowisko, jak obrzucać, jak podać zanętę. Naprawdę fenomenalny film. Brakuje tak bardzo fajnie przygotowanych filmów o nietypowych warunkach, no bo umówmy się, no to nie jest tak, że ja szczerze mówiąc, jak takie łowisko kiedyś trafiałem, to po prostu z nerwów rezygnowałem po paru rzutach i szukałem czegoś nowego w okolicy. No ja teraz, będąc w Warszawie, mam zamiar odwiedzić to łowisko, także też. No dobrze, to czekamy na twoją opinię. No i słuchajcie, no kolejny film z Mainline Bites Carp Fishing TV. Oni też widzę, że wrzucają co tydzień, bo co chwilę mi się coś pojawia w subskrypcjach. Top 5 porad, jak spodować i przygotować sobie łowisko pod karpie. Bardzo, bardzo fajna pozycja dla karpiarzy, polecam, żeby nie było tylko, że o fiderze znowu opowiadamy. Ale wracamy do fidera. I tym razem wędkarstwo, jedziemy na ryby. Dawid wrzucił film Klasyk kontra metoda na PZW. Wnioski, luźne łapanie. Bardzo fajnie, bardzo fajny filmik. Polecam sobie przejrzeć. I kanał, który już wam polecałem z 2 tygodnie temu, Wędkuj z Bigfootem. Metoda na lato, pierwszy test nowego fiderka. I pokazuje swoją nową wędkę i jak zawsze na tym kanale bardzo fajnie, luźno, bez spiny, z uśmiechem, humorem. Dobrze się tego słucha. No i moi ulubieńcy z zagranicy, Fishing Tutorials. Ja jestem naprawdę fanem wymyślania tematu przez tych gości. Dzisiaj jest temat, jak łapać karpie i wydawać mniej pieniędzy. Czyli pokazują swoje triki, jak oszczędzać na, albo jakich zamienników używać, albo jak przygotowywać sobie różne rzeczy, tak, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, a nie wydawać tyle, ile się tam, ile jakby bank odda, nie? Ile bankomat wyda. Też bardzo, bardzo fajny filmik, nie fiderowy, znowu powtarzam, ja wiem, ja będę powtarzał to jak mantrę, bardziej karpiowy, ale fajny, naprawdę fajny. Pan Ryba, cały dzień, cały film, Pellet Wagler, pokazują zestawy, jak łapią, opowiadają o technice, fajny film. Zresztą zobacz, jak w tym sezonie strasznie modny jest Pellet Wagler, właściwie wszyscy wrzucili już filmy o Pellet Waglerze. Nie będę ukrywał, że ja dałem się ponieść modzie i też będę próbował na pewno jeszcze w tym sezonie spróbować jakąś rybę na pellet wagler. No i kolejny rekordzista w wystawianiu filmów, Fishing with Eyes, z podstawy spinningu z brzegu. Powiem szczerze, na tyle filmów, ile Tomek wystawia i na tyle, ile jest subskrypcji i tak dalej, to aż dziwię się, że te filmy takich z podstaw pojawiają się tak rzadko, bo są świetne. Tak, Tomek, to są bardzo dobre filmy. Tak. Tomek pokazuje po prostu, jak sobie poradzić, jaki sprzęt ze sobą zabrać, jak się spakować. I uważam, że jakby my też powinniśmy tą misję, do tej misji wrócić i edukować nowych. W nowej ramówce, która się pojawi od września, szykujemy dla was właśnie
Również takie porady, żeby dało się czerpać i żeby nowi też mieli co. Bo my się bardzo skupiamy nad tym ciągle, jak poprawiać swoje obecne umiejętności, ale jednak jest cała rzesza wędkarzy, którzy potrzebują albo chcą zacząć i ciężko im się dokopać do tak dobrych materiałów, właśnie jak ten Fishing with Ice. Polecam bardzo ten filmik Podstawy spinningu. Hiszpan Fider też wrócił nam tutaj bardzo mocno z filmami. Kolejny film, Płocie w upalny dzień. Nie będę spoilerował, ale naprawdę fajnie połapane. Warto popatrzeć, jak się łapie duże ilości płoci. I ostatni film, który mam na dzisiaj, kanał Okiem Wędkarza, hurtowe ryby na metod feeder, karpie i złote karasie na bardzo małym zbiorniczku, ale bardzo aktywnie i fajnie połapane. Pokazane są tam techniki, jak wszystko jest przygotowane i jak łapie autor tego kanału. No i cóż, polecam serdecznie. No i tyle z moich kanałów. Oddaję ci z powrotem głos. Nazbierało się. No, aktywny tydzień, nie? Fajnie. Cieszę się aktywny, bardzo. Aktywny tydzień. No ze sprzętu nie masz tyle, wiadomo. Już te co nowości, co poszły, to poszły. Jest kilka perełek, które się pojawiły. Trotka pokazała nowe produkty Kolmika, macie dostępne w Trotce. Mhm. Tam są parasole, pojemniki, podpórki, inne cudawianki. Jeżeli chodzi o Kolmik. No i przypominamy też dostępną macie w Trotce o Muga. I Muga komary, i Muga kleszcze, bo może te pierwsze jeszcze tak nie dokuczają, ale kleszczy jest po prostu niesamowita ilość, więc należy uważać nad tą wodą. Tym bardziej tam, gdzie są łowiska tak zwane bardziej dzikie, jeżeli jeździcie PZW jakieś i tak dalej, gdzie nie ma jakby koszenia trawki i tak dalej, tylko trzeba się przedzierać przez chaszcze, bo na prywatnych łowiskach to wiadomo, to tam wszystko jest zadbane raczej, więc to nie trzeba z tym się martwić. Federsklep pokazał nowe foremki do podajników ARC gumowe, które pasują też do Prestona, do flatów i z ICS-em, także no, to fajne foremki. No te podajniki same w sobie też są fajne, no alternatywa tańsza tak do wielu innych podajników. No i zapewne też w Feder sklepie niedługo znajdziecie wielką nowość Osmo, czyli Method Mix Pro. Tak, tak, to jest ta Zanenta, która była grana już na Method Feeder Polska. I Dawid testował ją tam na tych zawodach, no widać dała rezultaty, no wygrał zawody, więc to może być też coś, zobaczymy, no jak mi się uda w Polsce ją dorwać, to wtedy podotykam, ponamaczam, pozalewam wodą i zobaczymy. Jak to ten. A wspominałeś, że do ciebie mają dość jakieś kije w zeszłym odcinku. Jak tam masz już jakieś. Tak, nie, no jeszcze nie. No widzę, że chłopaki w Polsce już dostali. Marcin dostał. To są te nowe XR kije. No ja czekam na swój, niestety, ale to u mnie to zawsze tak jest, że my jakoś na końcu tak dostajemy. To w górę. Zauważyłem. Nie, no wiesz, to taka dystrybucja jest jakoś tak. Niby ja mam magazyn w Belgii, Fox jest i Matrix, ale to jest jakoś inaczej, dystrybucja jest puszczona, więc ja jakoś później to wszystko. Coś tu jeszcze mamy. O, Fox International właśnie. Nie wiem, czy widzieliście super klapeczki i japonki od Foxa. Do tych majtek, co miały być na do tych majtek. Roberta. Tak, to są majtki w Moro, Camo i do tego klapki. No. Brakuje mi tylko jeszcze reklamówki w Camo z napisem Foxa. Biedronka. Takie wiecie, takie jak biedronkowa. I wtedy zakładamy wtedy klapę kęsy ze skarpetkami Foxa, oczywiście pomarańczowymi, gadki i w ręku jest ta reklamówka Foxa, Camo. Dla mnie by była bajka. Wyczes taki po prostu na długo. Ale wiesz, może wystarczyłoby to matę, o której mówiliśmy dzień temu, wziąć tak na pachę, bo nie wiem, czy widziałeś, torba jest trochę podobna i na tak, no tak wygląda. No w sumie mogłoby to zadziałać. Taki look, dobry look. Tak, taki look. Map. No w końcu jest już podana informacja dokładniejsza o Pull Protection Case, czyli tym twardym case'ie na tyczki. To oczywiście dla tych wszystkich, którzy szukają. Cena jest około 130 funtów, więc jak na case robiony, twardy, na tyczki, w środku z mocowaniami, rzepami i tak dalej, firmę MAP, nie jest straszna cena.
Z drugiej strony, jak ktoś kupuje tyczkę za parę tysięcy złotych, to case za 150 funtów. Parę tysięcy złotych to jeszcze pół biedy, że parę tysięcy euro. Ostatnio miałem przyjemność trzymać tyczkę za 6 tysięcy euro. No i teraz pomyśl, no, case za 100, no to wiesz, to jest tak jak kupowałem kiedyś zabezpieczenie do roweru i pan mówi, no dobrze, ile pana rower kosztuje? To zabezpieczenie powinno kosztować 10% roweru. No, dokładnie. Ja tą tyczkę jak wziąłem za 6 tysięcy euro tyczkę, no i później wziąłem tyczkę za 800 euro, czy za 1000 euro nawet. Poczułeś różnicę? No to jest w ogóle, no... Wiecie, no 16 metrów tyczka za 6 tysięcy euro ważyła tyle, co zapewne mój kij z kołowrotkiem. 3,20. No tak, no 3,30 kij plus kołowrotek. To ona 16 metrów kija tyle ważyło. No to ja no nie mam pytań. No. Wiemy już, skąd się bierze cena, tak? Tak jest. Także no to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o sprzętowe. Tam jeszcze Korum wrzucił jakąś torbę, taką 30-litrową do przenoszenia przynęt i tak dalej, ale nie mogłem się dokopać za bardzo, nie mogłem znaleźć tego. Także no, jeżeli chodzi o mnie, to już tyle. No i dobrze. Wszystko w takim razie też nie będziemy przedłużać dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podoba to, co robimy. Mucha na kamerze usiadła. Ty to widziałeś? Więc jeżeli wam się podoba, drodzy słuchacze, to, co robimy, zostawcie suba, dajcie kciuk w górę, a jeżeli wam się nie podoba, no to też dajcie suba, tylko kciuk w dół. To też jest dla nas informacja, że mamy coś poprawić. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Szykujemy się wakacyjnie. Tak jest. Do zobaczenia w Polsce, Szymon. Tak, już niedługo. Ryby mają głos. News, Tomek. I Szymon, dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.